Cześć, tu Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Jacy jesteśmy, kiedy kończymy lekcję? Jak chcecie się dowiedzieć, oglądajcie ten filmik do końca. Bo dzisiaj odcinek... Typy uczniów po szkole. Bujon! O, Monika, wróciłaś już? Jak tam w szkole było? A, dobrze. Monia, no co ty? Uczysz się? Przecież przed chwilą skończyłaś lekcję. Odpocznij trochę. Mamo, jutro jest prezent z biologii i ja muszę dostać 6. Nie mogę zmarnować żadnej chwili. Monika, no nauka nauką, ale trzeba sobie też zrobić troszkę przerwy. No dobra, doczytam ten rozdział i trochę odpocznę. Gdy brzusiec się kurczy, ścięgna pociągają ze sobą kości. Ale fajnie, że dzisiaj lekcje skończyły się wcześniej. Będę miała mnóstwo czasu na naukę. Ostatni sprawdzian z biologii poszedł mi dosyć słabo, bo dostałam 5 z plusem. Teraz na ten wykuję wszystko. Koniecznie muszę dostać 6. Aj, mama coś mówiła o przerwie, ale jej nie będę robić. To tylko strata czasu. W komórkach mięśni powstają wtedy kwas mlekowy, który w wątrobie jest przetwarzany w glukozę oraz produkty uboczne. Marzyciel! Ale piękna pogoda. Szkoda, że to nie wiosna. Marzy mi się, żebyśmy jutro na WF-ie poszli na plac zabaw. Pojutrze nie było tego sprawdzianu z angielskiego. Tak mi się nie chce na niego uczyć. Marzy mi się sprawy i lekcji. A najlepiej to by było, jakby jutro zaczynały wakacje. Wyjechalibyśmy w jakieś fajne miejsce. Tam bym sobie siedziała na plaży i pluskała się w jeziorku. Podobno jak się o czymś mocno marzy, to się spełnia. A gdybym tak popłynęła statkiem w rejs dookoła świata. Ale to by było piękne. A już najlepiej by było, gdybym miała jakieś super nowe samochody. Idźcie sprawdzić, czy w okolicy jest bezpiecznie. Tak jest, kapitanie, już się robi. Ciekawe, czy sobie poradzą, ale muszą się uczyć samodzielności. My też kiedyś zaczynaliśmy jako piraci. Ojej, coś widzę przez swoją roletkę. Jakiś straszny rekin zbliża się do nas. Od dawna nic nie jadłem. Zjadłem jakiegoś smacznego pirata. Ratunku! Mam. Jeden już jest w moim brzuszku, ale jeszcze jestem głodny. Mniam. Ale dobre piraty. Ha! Jestem kapitanem tego okrętu. Piraci, bójcie się! Coś nasi przyjaciele długo nie wracają. Chodźmy to sprawdzić. Tak, wypłyńmy na ocean. Wow, to ten straszny okręt. King Shark! Was też zaraz zjem. A kogo ty zjadłeś? Ach, przechadzało się takich 4 śmiałków. To nasi przyjaciele, co ty zrobiłeś? Byłem bardzo głodny. No to my ci teraz pokażemy. Mój okręt Sky Hunter rozkłada skrzydła. Atak z powietrza! Au, trochę bolało. A ja jestem statek Krab. Zobacz, jakie mam szczypce. Zaczyna to być strasznie. To po co z nami zaczynałeś? Au, masz! Dobra, poddaję się. Już nie róbcie mi skrzywdy. Dobra, to uwolnij naszych przyjaciół ze swojego brzucha. Dobra, tutaj trzeba włożyć złotą monetę i przycisnąć. Jesteśmy uratowani! No, wracajcie do nas. Musicie się jeszcze dużo przyuczyć, mały piratnik. Dzięki, że nas uratowałeś! A słyszeliście może o zatopionym statku pirackim? Chodzi ci o Kraken Ship? Szukałam go latami, ale nigdy nie mogłam go znaleźć. Ten statek jest podobny na wyspie rekinów. I jest tam ogromny skarb. Może spróbujemy go kiedyś razem poszukać. Tymczasem na wyspie rekinów. Zobacz, znaleźliśmy chyba statek Krakena. A to? Co to jest? Statek Krakena, znaleźliśmy go. My byliśmy tu pierwsi, to nasz statek. To co, może zawalczymy o skarb ukryty na statku? Ojejku, ale oni są groźni! Haha, mamy cię! O, uciekam! Dobra, jeden nam uciekł, ale czego mamy? Musimy go gdzieś uwięzić! Zobacz, na statku Krakena jest klatka! Wskakuj tu, zamykamy cię! A klatkę tu powiesimy! Ojejku, chyba uwięzili mojego kolegę. Muszę więc po pomoc. Ale Beksa! Chodź, sprawdzimy, gdzie jest skarb na tym statku.
Zobacz, jaki ten statek ma matki ośmiornicy. Przydadzą się do walki. Wejdę sobie tu na bociane gniazdo. To będzie moje miejsce. Wow, tu jest jakaś moneta. Ciekawe, do czego ona służy. Wow, a widziałaś, co tu jest? Dlaczego tu jest zapięte łańcuchami i kłódką? A może tam jest... No właśnie, o tym samym pomyślałem. No ale jak to otworzyć? To jest tak bardzo zamknięte. Rozejrzyj się, może jest jakiś inny sposób. Wiesz co? Tutaj coś jest. Chyba do tego potrzeba twojej monety. Dobra, to już ci rzucam. Łap. Dzięki. Spróbuję to przekręcić. Ciężka pogoda. Już cała się spociłam i jeszcze ten plecak taki ciężki. I jeszcze do tego spóźniłam się na autobus i musiałam rano iść na piechotę. Co za pech. Ojej, już dzisiaj miałam sprzątać w pokoju, ale tak mi się nie chce. Niby skończyłam lekcję i mam wolne, ale co z tego, jak zaraz się muszę uczyć do sprawdzianu. Piratix, Piratix, o, 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 o. O nie, jeszcze ta moja siostra coś tam śpiewa. Cicho, Agata! O no tak, lektura. Całkiem o niej zapomniałam. Po co czytać te lektury? Przecież to mi się w ogóle w życiu nie przyda. Onisiu, chodź na obiad już. Obiad? A co jest? No co by nie było, to na pewno jesteś głodna po 8 godzinach w szkole, ale spaghetti dzisiaj zrobiłam. Spaghetti? Ale ja nie mam ochoty na spaghetti. No ale coś ty tak młodzisz, przecież uwielbiasz spaghetti. No ale ci na pierogi. Pierogów nie ma. Jak zgłodniejesz, to przyjdź na spaghetti. Albo zrób sobie kanapkę. Nie wiem, jak chcesz. Oj, ta mama tak się czepia o wszystko. Wyluzowany! Wreszcie jestem w domu! Jutro mam sprawdzian. Ale nie będę się uczyć. Coś tam trochę umiem. Ktoś mi podpowie.
wyciągnę, jakoś się zaliczy. Nie ma czym się przejmować. O, Agatka, już wróciłaś? Odkurzysz dzisiaj, tak jak mi obiecałaś? Dobra, mamo, spoczko, luzik. No, ale Agatka, umawiałyśmy się inaczej. Luzik to będzie po odkurzaniu. Dobra, przecież nie trzeba odkurzać, jest czysto. Ej, no a gdzie ty nogi kładziesz? Co to jest? Mamo, trzeba się czasem wyluzować. A ty taka spięta cały czas. Ja? Spięta? Nie. Uhu, zobacz, mamo, to jest luzik. No właśnie widzę, ale coś ostatnio za dużo tego luzu u ciebie. Monika, przyjdziesz do mnie na chwilę? Agata, co ty się tak wydzielasz? Co jesteś taka dzisiaj rozbrykana? Chodź, trochę się pobawisz ze mną. O nie, no to teraz będzie wojna. Spróbuj mnie pokonać. Wow, nie wiedziałam, że te okręty piratik są takie fajne. Chcesz wojny? To będzie prawdziwa wojna morska. Monika, sprawdź, czy ten rekin ma ostre zęby. Zapominalski. Gdzie ja mam plecak? O nie, chyba zostawiłam go w autobusie. Przecież mi się już kiedyś tak zdarzyło. Uff, no szczęście go zostawiłam. Dobra, nieważne. Najważniejsze, że się znalazł. Oj, dobra, póki pamiętam, muszę napisać... Co ja tu muszę napisać? To chyba coś z polskiego było, czy z matematyki? Aj, już sama nie pamiętam. Dobra, zadzwonię później do Gabrysi, to mi powie. Tylko jaki numer jest do Gabrysi? A, na szczęście mam ją zapisaną w kontaktach. Tylko gdzie ja zostawiłam telefon? Już sama nie wiem, co tu się ze mną dzieje czasami. Aj, dobra, nieważne. Ale dobra, póki pamiętam, muszę włączyć telewizor. Pani od geografii mówiła, że dzisiaj jest jakiś fajny film o wulkanach. O wulkanach to było? Czy o kangurach? Aj, już sama nie wiem. Mieliśmy włączyć program. No ale jaki to był program? Aj, tam zapomniało mi się. Monia, Monia! A ty, dziewczynko, to kim jesteś? Nie no, przecież żartuję. Co tam chciałaś, Agatko? Pamiętasz, co mi dzisiaj obiecałaś? Miałam wyjść z tobą na spacer? No nie! A, miałam pomóc ci przygotować się do sprawdzianu? Nie! Miałaś mi pomóc wybrać stylówkę na koleżanki urodziny. Nie no, przecież o tym wszystkim pamiętałam. Chodź. Gamer! O, dobrze, że już koniec lekcji! Trzeba szybko, muszę zagrać. Dobra, jeszcze tu muszę przejść i jakby zastrzelić. Dobra, mam. Okej. Okay. Teraz tutaj. O nie, muszę nauczyć wiersza i to na pamięć. Oj, dobra, jeszcze jeden level, a później się zacznę. Agatka, jedziesz ze mną do sklepu? Bo chciałaś sobie kupić te spodnie, które sobie upatrzyłaś ostatnio. Dobra, tu jeszcze i tam. Halo, halo, Agatko, mówię coś do ciebie. No dobra, chwila, zaraz skończę tylko ten level. Agata, może wystarczy już tego grania? Odkąd przyszłaś ze szkoły, to cały czas siedzisz przy telefonie. To nie tak długo, dopiero 3 godziny. A ta gra jest taka bardzo wciągająca. No, 3 godziny to chyba wystarczy. Kończ zaraz i zejdź na dół, to pojedziemy do sklepu. Dobra, okej. Juhu, wyskok, dawaj, muszę to wygrać! Pisz nam w społeczności, jakim typem ucznia wy jesteście. Klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem. Oglądajcie inne filmiki na kanale Wiki Miki, Agatki i Moniki. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia, pa!